Na początku sezonu, teraz wchodzę w taki zawód rywalizacji. Teraz sobie mogę spokojnie pracować. Co jest najważniejsze, bo jeszcze dużo się. Tam jest powinno być tylko lepiej. Tak jest. Tam jestem wysłowie do Waszego wróciłem. Jeszcze myślę, że nie muszę wysyłać takiej wiadomości. Zresztą według pewnych słów jest to, że tak jak nie życzę. Jestem skaczę już na tyle długo, że wiem po prostu, mam doświadczenie, co kiedy idzie dobrze, a kiedy idzie źle, jakie wnioski trzeba wyciągnąć, czy z każdej chyba porażki trzeba wyciągnąć, żeby było lepiej, później było lepiej. Po prostu pracowałem na to, żeby było właśnie dzisiaj już. Oczywiście, że tak, zresztą nie muszą wracać, nie są w dobrej dyspozycji, to po prostu trzeba to robić. Ja wierzę w ten zespół, wierzę, że to, na co tak długo pracowaliśmy, tak ciężko pracowaliśmy przez całe lato, naprawdę się stanie. Ale masz świadomość, że to, że nie wykorzystywali swoich możliwości, które mamy, w jakim stopniu było spowodowane tym, że ty nie stałeś? No ja tego nie mogę powiedzieć. To mnie nie wypada. No to mam nadzieję, że na nie będzie jako wieczny. Ja też za nich nie trenuję, nie przerzucam za nich ciężarów, nie oddaję za nich, nie denerwuję za nich. Każdy robi to samo, każdy z nich wie ile czasu poświęca na treningu, ile potu wylewa, ile nerwów to kosztują po prostu. I choćby będzie po prostu jak dzisiaj. Dzisiaj zobaczymy, z tego potem można wygrać. Można. Ja się już wygrywał konkurs. Wie jak to się robi. Piotrek też wygrał konkurs. Wie jak to się robi. Spokojnie. Ja wierzę w to, że naprawdę będzie. Ta druga część sezonu będzie to bardzo ważna. A mi co dzisiaj to mówi? Jak najbardziej. Zawsze pomogą. Niezależnie gdzie są, ale Zakopane jest na pewno szał. Jeszcze skomentuję, nie pamiętacie, co było. Rozumiem, że nie ciążył, a nie kleił wszystkich członków. Kleił, ale na samym dole. do przystania się nartami tam, gdzie jest daleko. Tak, cieszę się i dziękuję bardzo moim sponsorom właśnie. I nas oraz Izabel Sankobel. Za współpracę, za po prostu partnerskie relacje, na taką współpracę nie chodziło i na taką współpracę warto było czekać. Wczoraj mówiłeś, że 100 drużyn masz, one nie są jeszcze na wiecie. Dzisiaj jednak się udało, nie spodziewacie? Myślę, że nie tyle się udało, co też na to zapracowałem. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, te skoki może gdzieś na innej skoczni. Rzeczywiście nie byłyby na zwycięstwo, ale dzisiaj kibice dużo mi pomogły. Dużo naprawdę czerpałem z nich mnóstwo energii, bardzo pozytywnej, a później wykorzystywałem to bez litości. Wrócić do Japonii, czy zawsze się zgodzić? Zresztą. To już nie ma co mówić. Teraz trzeba startować, trzeba... Najlepszym treningiem są właśnie zawody. Nic nie szkoli lepiej właśnie jak damanie skoków w konkursie. Co z mamutami, z Pickersonem? Tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Nawet nie wiem. Zobaczymy. Co czułeś się, jak siedziałeś na bryce z tym skokiem? Co czułem? Nie pamiętam co czułem. No, byłem poddenerwowany, ale też doskonale wiedziałem co mam zrobić. I zadam firma Intel na daje. Po prostu byłem pewny tego, że raczej to jest zmienia swoje to mnie uratowało. Bo trochę drżeliśmy tam. Znaczy, ja byłem pewny, ale jak speaker zaczął mówić, że poczekajmy na wynik, że nie wiadomo, że coś tam przestało być. Ale nie ma... ten cel zadaniowy, o którym mówię, bo znaczy nie wszyscy tak samo zrozumieli. To znaczy? Zrealizować po prostu techniczne założenia, które nie wykonuję dzisiaj. W skokach często się mówi o tym automatyzmie, można powiedzieć, że już masz ten automat? Nie, uważam, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby to było automatyzmie.
Było sporo właśnie myślenia o tym, co mam zrobić. O bardzo mocno chciałem się koncentrować na to, aby właśnie zrealizować to, co mam założone. Nie ma zakodowanych bardzo dobrych skoków i dużej ilości takich skoków, to nie można jeszcze łączyć od niego. No, ale jakkolwiek skoków uważasz, że był gorszy? Nie, przecież nie potrafię stwierdzić, który był gorszy, który był lepszy. Począwszy od wczorajszego pierwszego skoku, wszystkie były na takim bardzo wysokim poziomie. Czy w ogóle był dobry dzień dla naszego skoku? Nie wiem, czy wiesz, że wiesz, to obiecnie Justyna Kowalczyk skoczyła na podium sprintem. Nie wiem, że może spróbuje coś super. Super, że bardzo fajnie. Gratuluję im, śledzę wyniki. No i to chyba też jest ważne, że nie będzie już chyba tak, że to na jednego stocha, bo na górze zobaczyć nie, zresztą sport ma bardzo wiele dyscyplin, które naprawdę Polacy są dobrzy i mogą wybywać się, wybywają. Rozproszyć na nie, niczego nie miałem, nie musiałem udowadniać. Ja po prostu sobie robiłem swoje, skakałem najlepiej jak potrafię. Zresztą kibice wiedzą, że nie muszę mieć niczego udowadniać. Państwo mają nadzieję też. No i tak. Powiedz, że się rywale do ciebie mówili, jak widzieli tą atmosferę tam podczas ceremonii, żeby... Nie no, tylko po prostu się prześmiali, kręcili głowami, bo wiedzą, że tak nie. Żali. Co? I jest atmosfera, natomiast jest zupełnie coś innego. U nas kibice się bawią, tańczą, śpiewają, po prostu trąbią. No u nas widać tą radość po prostu, jaką kibice czerpią z tego, że tutaj są. To jest niesamowite. To jest właśnie ta energia, która się wytwarza i która idzie do góry. Stefan Kraft przewidział tym człowiekiem. To jeszcze niech powie, jaki będzie wynik losowania, prawda? W momencie, jak stanie rozmawiać, czuję, że energia, która na pewno dzisiaj bez brałem, jest wyczerpana? Tak, jeszcze powoli się wyczerpuje, już czuję, jak mi się kolana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze do jednego zjechał, co?